Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 17 lipca 2022 roku w niemieckim dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazał się artykuł kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza. To bardzo istotny artykuł, który jest moim zdaniem potwierdzeniem kursu geopolitycznego, który obrała niemiecka koalicja, koalicja, która od ubiegłego roku rządzi Niemcami. Tytuł tego artykułu brzmi Unia Europejska musi stać się aktorem geopolitycznym. To bardzo znaczący tytuł i w tymże tekście niemiecki kanclerz pisze o konieczności przekształcenia Europy w jeden geopolityczny podmiot aby tak się miało, aby tak się w ogóle mogło stać, jego zdaniem muszą zostać przezwyciężone narodowe egoizmy. Jest to oczywiście odniesienie nie pierwsze w niemieckiej debacie publicznej do zasady jednomyślności, która obecnie panuje w Unii Europejskiej, a która powinna zdaniem Olaf'a Scholza zostać zastąpiona mechanizmem większościowym. Chodzi o większościowe Przyjmowanie decyzji. Z tego artykułu niemieckiego polityka bardzo jasno wynika ten postulat obalenia jedności w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Zresztą kanclerz Niemiec pisze o tym, że Unia Europejska ma być antytezą imperializmu i. Autokracji i stać się jednością geopolityczną, ale tylko i wyłącznie właśnie pod tym warunkiem, że ta zasada jednomyślności w polityce zagranicznej będzie obalona. Kanclerz Niemiec stawia bardzo ciekawą tezę, jednocześnie bardzo kontrowersyjną, że, cytuję, Niemcy przejmą odpowiedzialność za Europę i świat. Bardzo cie... Koniec cytatu. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Niemiecki polityk zapowiedział uruchomienie w tym artykule dwóch, Pakietów pomocowych o łącznej wartości 30 miliardów euro. Pisał bardzo sporo o konieczności solidarności w Niemczech i w Unii Europejskiej. Natomiast to, co bardzo istotne w sensie geostrategicznym, to fakt, że w tym artykule niemieckiego kanclerza nie ma praktycznie nic na temat partnerstwa euroatlantyckiego. Nie ma praktycznie nic na temat znaczenia obecności. Wojsk amerykańskich dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, czy szerzej dla bezpieczeństwa Europy, członków europejskich NATO. No i to niewątpliwie bardzo interesujące w kontekście tych słów o solidarności i europejskiej wspólnocie, o której tak szeroko pisał właśnie niemiecki polityk. Artykuł kanclerza Scholza jest okraszony słowami potępienia wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, chociaż też tutaj używa ciekawego określenia o. Cytuję, ataku Putina na Ukrainę i y, wspomina o tym, że po zakończeniu zimnej wojny Niemcy dały się, cytuję, zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa. I dopiero y, ta inwazja rosyjska na Ukrainę stanowi epokową zmianę, jak to określa Olaf Scholz. I z tego właśnie punktu zwrotnego, z tej epokowej zmiany ma wynikać mandat do działania dla Niemiec, dla Unii Europejskiej i dla społeczności międzynarodowej cokolwiek to ostatnie, ostatnie miałoby znaczyć w kontekście całego tego, całego tego artykułu. Natomiast jeżeli chodzi o same Niemcy, to niewątpliwie widać bardzo istotny postulat, który oprócz obalenia zasady jednomyślności w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, przebija się przez ten tekst. Chodzi o zwiększenie potężne zwiększenie wydatków na Bundeswehr. Tutaj oczywiście kanclerz Olaf Scholz przytacza te, te postulaty przeznaczenia 100 miliardów euro. Na co nazywa największym punktem zwrotnym w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Mimo tych wszystkich głosów, które padają wśród niemieckiego establishmentu o potępieniu inwazji rosyjskiej na Ukrainie i tych wszystkich wyrazów oburzenia i potępienia, które możemy przeczytać na łamach. Niedzielnego wydania Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z artykułu kanclerza Scholza można odnieść takie wrażenie, że tak naprawdę ta rosyjska inwazja jest Niemcom na rękę. Na rękę w znaczeniu geopolitycznym. No bo przecież ta właśnie inwazja przyspieszyła, można powiedzieć, postulowane tezy, które już zostały zapisane w, no, na kartach umowy koalicyjnej między SPD, Zielonymi i FDP. To, że dziś Olaf Scholz otwarcie pisze, że Unia Europejska powinna stać się graczem geopolitycznym i że te decyzje, jakie Unia Europejska podjęła po agresji Rosji na Ukrainę, są dowodem na krok w tym kierunku, no to jasno pokazuje, że, że jest to absolutnie zbieżne z niemieckim interesem. Co więcej, kanclerz Scholz formułuje dalsze, dalsze cele pisze między innymi tutaj cytat: Naszym celem musi być zwarcie szeregów we wszystkich dziedzinach, w których my w Europie zbyt długo walczyliśmy o rozwiązania. Na przykład w polityce migracyjnej, w budowaniu europejskiej obrony, w suwerenności technologicznej i odporności demokratycznej. Koniec cytatu. Jak widać z tego cytatu plany niemieckiej koalicji idą bardzo, ale to bardzo daleko. W kontekście i regulowania, można powiedzieć, standardów demokratycznych w całej Unii Europejskiej, bez możliwości weta przez poszczególne kraje członkowskie, aż po kwestię wspólnej polityki migracyjnej. I to mówienie o końcu egoistycznego blokowania decyzji europejskich przez poszczególne państwa członkowskie no, jasno wskazują na to, że Niemcy dziś wykorzystują pretekst inwazji rosyjskiej na Ukrainę do przyspieszenia projektu stworzenia europejskiego państwa federalnego. Patrząc na ostatnie lata, a właściwie nawet nie tylko lata, ostatnie dwie dekady w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, jasno dostrzegamy strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Bez cienia wątpliwości możemy dziś powiedzieć, że przez ostatnie dwie dekady to Niemcy były głównym sponsorem i głównym patronem polityki prowadzonej przez Władimira Putina, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To strategiczne partnerstwo, którego zwieńczeniem były rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, niewątpliwie bardzo mocno wzmacniały pozycję i Władimira Putina na arenie międzynarodowej i samej pozycji Federacji Rosyjskiej. Jeśli do tego skonfrontujemy te słowa potępienia ale rosyjskiej inwazji na Ukrainę z realnymi działaniami, z realpolitik Republiki Federalnej Niemiec, no to zobaczymy, że tak naprawdę to jest w dużej mierze pustosłowie. No, ten ostatni przykład, który także komentowałem w jednym z odcinków podcastu geopolitycznego o odmowie przez Bundestag dostarczenia około 100 transporterów opancerzonych Fuchs na Ukrainę, to, to przecież tylko wierzchołek Góry Lodowej. Dobrze wiemy, że jeszcze przed tą otwartą inwazją 24 lutego tego roku Niemcy bardzo mocno starały się blokować dostarczanie sprzętu wojskowego na Ukrainę i robił to nie tylko rząd Olafa Scholza, ale także wcześniejszy Angeli Merkel. Jeśli to wszystko, o czym powyżej wspomniałem, skonfrontujemy z planami obecnego rządu niemieckiego, stworzenia Silnego państwa europejskiego, podmiotu geopolitycznego, państwa federacyjnego, który stłamsi państwa narodowe i do tego dodamy 100 miliardów euro na Bundeswehrę, no to widzimy, jak wielki rozmach mają dzisiaj Niemcy w takim znaczeniu strategicznym i warto zadać pytanie w tym kontekście także o bezpieczeństwo państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.